Za chwilę magazyn kryminalny 997, a w nim jedna z najbardziej bulwersujących i skomplikowanych spraw, jakie przygotowywałem do tego programu. Dlaczego zamordowano 22-letniego Łukasza? Jaki był motyw tej zbrodni? Co robił przez ponad miesiąc, porwany w święta Bożego Narodzenia, a zamordowany na początku lutego student z Częstochowy? Dobry wieczór, Michał Fajmusiewicz, magazyn kryminalny 997. Tą szalenie bulwersującą i tajemniczą sprawą zajmuje się nadkomisarz Jacek Ryt z Centralnego Biura Śledczego w Częstochowie. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Ja natomiast chciałbym państwu teraz przedstawić filmową inscenizację z udziałem aktorów i statystów. Tylko początek tej filmowej opowieści będzie potwierdzony faktami. Reszta to są nasze filmowe hipotezy. Częstochowa. Tu mieszka wraz z rodzicami 22-letni Łukasz. Jego ojciec jest właścicielem przedsiębiorstwa. Łukasz to fan motoryzacji. Auto, motocykl. Z nimi właściwie się nie rozstaje. Jak widzisz, Gupolu, no i dlaczego ty jesteś taki zazdrosny, co? No, a czasami robi się błędy w życiu. A gdyby nie te twoje błędy, to byśmy razem byli cały czas, tak? No już jest okej. Łukasz miał sympatię, dziewczynę, z którą jakiś czas temu zerwał, ale ostatnio młodzi znów zaczęli się spotykać. Łukasz, można by rzec, był wzorem młodego człowieka. Bez nałogów, bezkonfliktowy, przyjazny, lubiany przez wszystkich. Znakomity student Politechniki Częstochowskiej. Easy? Morda! Cześć. Niemożliwość jest. Sorry, co ty robisz, ej? Ale wyrosłeś. A ty, kurde, bracie, jak jesteś? Być może jego życie i dalszy los zmienił dawny szkolny kolega, którego kilka miesięcy przed tragicznymi zdarzeniami spotkał na uczelni. My nazwaliśmy go Easy. Pracuj pięknie, na zarządzanie. A, no ty po tacie, tak? Zarządzasz. No, idzie jakoś. No pogadamy, jakieś piwko czy coś tutaj. Treść tej rozmowy to tylko nasz wymysł, ale nie można wykluczyć, że podobna sytuacja mogła mieć miejsce. To jest 4 lata, co ty robiłeś w ogóle? Co ty robisz teraz? Wiesz, no uczę się. Pieniądze zarabią na człowieku, trzeba z czegoś żyć. No ja nie mam tak jak ty. Jak tata ma kasę? Ale stary, chcesz, żebym się, wiesz, uczył, mówisz, że tak do czegoś dojdziesz, no to wiesz, ale stary, kasę ma. No i ma, no i kasę ma i ci dano, a ja widzisz, muszę pracować, muszę jakiś interes robić, no. A ty nie chciałbyś ojcu zrobić prezentu, nie chciałbyś ty zarobić? Stary, ale nie mam co zainwestować. Nie masz co zainwestować, tata ma pieniądze. Weź i zainwestujemy... Słyszałeś o tym? O czym? Telefony. Człowieku, interes taki, że nie wiem, wystarczy dobrze przewieźć przez granicę i stary, tak. Ojcu, kupujesz BMW. Easy to dziwna postać, o czym będą państwo mogli się przekonać w dalszej części naszej inscenizacji. Zaskarbił sobie sympatię nie tylko Łukasza, ale nawet i jego rodziców do tego stopnia, że jesienią ubiegłego roku ojciec Łukasza pożyczył Easy'emu 20 tysięcy złotych, które ten ostatni miał zwrócić do świąt Bożego Narodzenia. Ach, wiesz co, bardzo cię lubię, ale ten twój nowy kumpel to mi się nie podoba. Idzie w porządku, ja nie znam go przecież. No właśnie, o tym chodzi, nie znam go, kto to jest? No interes robię, nie będę cię zanudzał. No to właśnie powiedz mi, jakie interesy, bo mi jest trochę szarany. A, nie będę ci nudził. Porządkowaty, ale... spoko. Nie podoba mi się ten nic. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia rodzice Łukasza wyjeżdżają na Wyspy Kanaryjskie. Łukaszku, kochani, ale to też... Pamiętaj, nie rób za dużo imprez. Pieniążki masz tam przygotowane, dobra. Wszystko. No to już tam jest. Maszka jak maszka. Panie Boże, będę też śniła za tobą. No, bawi się no. Tak, no, będę dzwonił. Tak? No, kierowki, no. Dobra. No to pa, pa. Pa, bawcie się dobrze. Łukaszku, nie jeszcze raz. No Jezu, pierwsze ma. Krysiu, bo my naprawdę nie zdążymy. W kanarach lądujesz. W jednej z wielu hipotez postawionych w tej niezwykłej sprawie przyjęto, że Easy musiał wciągnąć Łukasza w jakiś interes. To jest taki, widzisz, najwyższy model, no nie ma to tamto. No. Ale stary mnie zabije. No jak cię zabije? Transport jedzie, drugi dzień świąt. Stary, to jest kupa kasy. No to jest interes twojego życia, no kupa kasy, no kupa kasy. Nie wiem, no. Do zarobienia jest kupa kasy. Zabije mnie. Nie zabije cię. Sorry. Tak, słucham? Łukasz? Ojciec. To powiedz, że oddałem tę kasę. Dobra. No co tam u ciebie? Okej, 27 stopni. No to pięknie, no jak się bawicie? Jest super. Słuchaj, Łukasz, mam takie pytanie. Ten twój kumpel Easy, czy jak mu tam, on oddał te 20 tysięcy?
Tak, zwrócił. Ale na pewno, bo coś takim... Tak, 100%. No. Nic nie kręcisz? Nie, spoko, no. Dobra. Od mamy ma rzucowania. Patrzej, serwus. Równy jesteś gość. Dobra, no to idziemy załatwiać. Nie wiemy dokładnie, z kim spotykał się Łukasz w dniach między 22 a 26 grudnia. Niewątpliwie musiał się spotkać z Izim, bo właśnie jego srebrnego golfa widziano przed domem Łukasza w drugi dzień świąt. Wyładowano. To ja umawiam się z tobą, a ty odkładasz telefon. No spokoj. No bo wiesz, no byliśmy umówieni na coś i nie odzywasz się. No, no dobra, jestem terapeuta, co to za kolesie są w ogóle? No to są moi koledzy, ja się z nimi, wiesz, wychowałem no, tak jak stary, z tobą. No, człowieku, no trochę kasy, ale wiesz, no jak interes, to musimy mieć zaufanie do siebie. No wierzę ci, stary, no. Podstawa to zaufanie, no. Mordo, to w drugi dzień świąt jestem u ciebie, dobra. Tak? Drugi dobra, dzień świąt. Jesteśmy umówieni. No, to heja. Co? Jest wreszcie 26 grudnia ubiegłego roku. Tego dnia Łukasz umówił się z babcią na obiad, a wieczorem ze swoją dziewczyną. Halo? No cześć babciu, co u ciebie? No cześć kochanie. No ja będę niedługo, co tam na obiadek szykujesz? No zrobiłam kaczuszkę z jabłkami dla ciebie. Wow, super, dobra. Ale wiesz, musisz przyjść punktualnie, bo robię też pudding. Dobrze. Będę przed drugą, na 100%. Koniecznie. No, na razie, hej, pa. To było rano. Przypominamy natomiast, że tego dnia, jak ustalono, około godziny 13.30, widziano przed domem srebrnego golfa Izzy. Dalej następują wydarzenia tajemnicze, nielogiczne i trudno wytłumaczalne. Łukasz bowiem, choć umówiony, nie dociera do babci. Halo? Arnold. A witam. Wiesz, ja jestem strasznie zaniepokojona, bo przecież Łukasz miał do mnie dzisiaj przyjść na obiad. Rozmawialiśmy jeszcze przed południem, że będzie punktualnie o 2:00. Jest 3:30, a jego nie ma. No nie denerwuj się, no może mu samochód się rozkraczył, no wiesz, no różnie mogło być. Dzwonię do niego do domu, nie ma go w domu. Na komórkę dzwoni, jest wyłączona, w ogóle nie mam kontaktu. Słuchaj, ty masz telefon do tej jego dziewczyny? Myślisz, do Agnieszki? No. No dobrze, to ja zadzwonię do Agnieszki. I przedzwoń mi potem, dobrze? Oczywiście, tak. No. Zaniepokojona babcia Łukasza najpierw telefonuje do brata ojca Łukasza, a chwilę później do jego dziewczyny. Dzień dobry, pani Agnieszko. Ja chciałam się zapytać, czy nie było u pani czasem Łukasza? Dzień dobry, nie wiem, byliśmy umówieni na dzisiaj wieczór. A co się stało? Ojej, on miał do mnie o 2:00 przyjść na obiad. Do tej pory go nie ma, ja w ogóle nie wiem, co się stało. Kilka godzin później stryj i dziewczyna Łukasza docierają do domu. Ale wie pan, to Łukasz jest chyba w domu, bo stoi jej dwóch. No to sprawdzimy. Łukasz! No kurczę, ten sprzed rząd się nigdy bez wozu z chaty nie ruszał. Tak się musiało stać. Boskie, to co teraz robimy? No szukamy dalej, no. Wiadomo było, że stało się coś niedobrego. Auto Łukasza pozostało przed domem, a on sam gdzieś zniknął. Postanowiono zawiadomić policję. Dobra. Słuchaj, co za dym znowu jest, że mnie kurde ściągasz? Tak, ja zaraz oddzwonię, za chwilkę, tak. Mhm. Co za dym znowu jest? Sprawa jest bardzo poważna, słuchaj. Jest syn tego biznesmena. Został chyba porwany. A, to ten Łukasz, tak? No właśnie, ten Łukasz. A. Słuchaj, a tu nie chodzi o jakiś może okup? No, prawdopodobnie tak. Aha, właśnie. Słuchaj, ściągnij kwity, załatw podsłuch na te numery. No. Znaczy komórkę Łukasza, numer domowy, prawdopodobnie będą jakieś telefony. Ponieważ sprawa nie była typowa, zaginięciem Łukasza zajęli się policjanci z Komendy Policji w Częstochowie, a także oficerowie Centralnego Biura Śledczego z siedzibą w tym mieście. Podejrzewano bowiem uprowadzenie dla okupu. O której dzwoniła babcia i do kogo dzwoniła babcia Łukasza? Czy najpierw do pani, czy do pana? No przecież mówiłem panu wyraźnie, że najpierw dzwoniła do mnie. Było około 15, no. No nie wiem, może do mnie dzwoniła później, nie wiem, gdzieś koło 16. Łukasz był ze mną umówiony na wieczór. Normalnie dzwoni do mnie kilka razy dziennie. Tego dnia nie zadzwonił. Nie podnosi komórki, może ma wyłączoną, nie wiem. Martwię się o niego. No dobrze, a pan kim jest tutaj? Sąsiadem. Sąsiadem, tak? O, widzi pan, i właśnie sąsiad widział, jak podjechał tutaj srebrny Volkswagen, Golf. To jest jego kolega, tak? Takim kolegą. I o której ten samochód przyjechał?
Między 13 a 14. Ilu tam było ludzi w tym aucie? No nie widziałem. Aha. A jak odjechał ten samochód, o której? No nie widziałem. Stefan? No witam cię, braciszku. Muszę ci przerwać te idylle na Kanarach. No niestety, słuchaj, Łukasza nie ma już drugi dzień. Szukamy go wszyscy, łącznie z policją. Rozpoczęto poszukiwania na ogromną skalę. Dobrze, panowie, teraz może, nie wiem, pójdźmy w tą stronę. Tak co 5 metrów, żeby była 10 osoba, dobrze? Przeszukano lasy w okolicy Częstochowy. Przesłuchano znajomych Łukasza. Wiele obiecywano sobie po przesłuchaniu rodziców, którzy natychmiast wrócili z urlopu na Wyspach Kanaryjskich. Jezus Maria, to nic, dlaczego oni nie dzwonią? Dlaczego oni nie dzwonią? No. Ty się uspokój się. Co, uspokój się, twój syn może gdzieś w lesie leży. Puszczę, spokój się. Drodzy państwo, ja wiem, że sytuacja jest bardzo stresująca, ale musicie nam pomóc. Bez waszej pomocy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale co robicie? Co siedzi pan tutaj? Spokój się, Krysiu. Ale co, a Izzy nic nie mówi? No przecież ostatnio widział Łukasza, tak? Przyjechał pod dom samochodem. No właśnie. No właśnie, jest ten cały problem. Izzy'ego staramy się namierzyć od 4 dni. No i co? No nic. Zniknął, wyparował. A może mieliście państwo jakiś wrogów, jakieś długi? Nie mieliśmy, uspokój się, kochanie, nie mieliśmy wrogów, ale pożyczyłem Izzy'emu 20 tysięcy złotych. Właśnie 24 grudnia w Wigilię telefonowałem około godziny 13.30 do Łukasza, który powiedział mi, że właśnie u niego w pokoju znajduje się Izzy i zwrócił ten szmal. A czy na pewno oddał te pieniądze? Myślę, że tak. Chociaż wie pan, no, wydawało mi się, że Łukasz troszeczkę takim niepewnym głosem mówił. No dobrze, niech się pani uspokoi. Powtarzam jeszcze raz, linia jest na podsłuchu. Gdyby założyć wersję porwania Łukasza, najdziwniejszym w tej sprawie byłby fakt, że porywacze nie dali żadnego sygnału, żadnego telefonu. Mamy jednego podejrzanego pacjenta, Izzy, taką ma ksywkę. To jest jego kumpel ze studiów. Prawdopodobnie handluje kradzionymi telefonami. No za to zresztą chłopaki z komendy miejskiej chcą go zapuszkować, przynajmniej na razie. Prawdopodobnie pożyczył jakieś pieniądze od ojca, ale zniknął. 4 dni po zniknięciu Łukasza udało się aresztować Izzy'ego. Policja, jesteś aresztowany. Pajace. Pozwolnie wszystko wyjaśnimy na końcu. Postawiono mu zarzut uprowadzenia Łukasza i wyłudzenie telefonów komórkowych. No to co, Izzy, wiesz, za co masz puszkę? Skąd ja mam wiedzieć, co ja wróżka jestem? A znasz takie urządzenie? Pewnie, że znam, każdy zna. Co to jest? To jest urządzenie XXI wieku. Tak? Tak, telefon komórkowy. Dużo takich telefonów skręciłeś? Ja nie skręcam takich telefonów, tylko fabrykę je skręca. A ty skąd je masz? Ja mam, bo kupiłem sobie w promocji. Promocji? No. No dobrze, a Łukasz? A co Łukasz? No Łukasz, twój przyjaciel. Jaki przyjaciel? Duże słowo. Telefon. Nie znasz Łukasza? No znam Łukasza, no ale co? No podobno przyjaźnicie się. Przyjaźnimy się, znamy się z Łukaszem. No ale tam jakieś pieniądze były? No pożyczamy pieniądze od jego taty i no. Oddałem, no i ty. Na pewno oddałeś? No zawsze oddaję. Tak? Tak. A gdzie jest teraz Łukasz? A skąd ja mam wiedzieć? Nie jestem jego matką. A kiedy go ostatni raz widziałeś? No widziałem go jak 26, jak oddałem kasę. No, Izzy, można by rzec, poszedł za partę. Co prawda nie wypierał się spotkania z Łukaszem w drugi dzień świąt, ale upierał się za to, że pozostawił go w domu samego. Kontynuowano poszukiwania na dużą skalę. Przyjęto też najtragiczniejszą wersję, że Łukasza zamordowano. Nikt bowiem z porywaczy nie odezwał się, a minął już prawie tydzień. Dlaczego wy nic nie robicie? Ja już 4 dni czekam, 4 dni czekam z tym telefonem. Nikt nie dzwoni, rozumie pan? Nikt. Policja. Droga pani, powtarzam pani po raz kolejny. Od 3 dni telefony są na podsłuchu. Jeśli będzie jakikolwiek kontakt od porywaczy, natychmiast postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy. Słuchaj, ty musisz mi powiedzieć, z kim się spotykał Łukasz, jakie miał ostatnio kontakty, gdzie przebywał. To nie wiem, nic, naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy. Łukasz był spokojny, uczciwy, punktualny, no naprawdę nic takiego, co mogłoby mnie zaniepokoić. Nic nie wspominał, żadnych zatargach, żadnych długach, żadnych wrogach. No ten jego kumpel, ten Izzy. No tylko ten Izzy, ja go prosiłam, żeby się z nim nie zadawał, ale nawet nic mi nie chciał o nim opowiadać. Mówił, że jakieś interesy robią czy coś, ale... Niewiele do sprawy wniosły wyjaśnienia najbliższych Łukasza.
W domu Łukasza rozgrywał się swoisty dramat. Ja chyba zwariuję. Proszę cię, uspokój się, no musimy mieć nadzieję, musimy mieć nadzieję. No pamiętasz reportaż miesiąc temu? 17-letni chłopak, 3 tygodnie czekali na jakikolwiek znak od niego. Proszę cię, no jakoś to będzie dobrze, no nie uspokój się, proszę. A dzwoniłeś tam na policję jeszcze dzisiaj? Dzwoniłem, no jutro mam mieć konkretną odpowiedź, no. On na pewno nie żyje, ja ci mówię, on na pewno nie żyje. Słuchajcie, cały czas czerwcie, bo ja naprawdę nic nie mam. Rodzice dzwonią do mnie 2-3 razy dziennie, a ja naprawdę nie wiem, co im powiedzieć, no. Tak. Tak, szukajcie cały czas. Przetrząśnięto dziesiątki kryjówek, gdzie podejrzewano, że Łukasz może być przetrzymywany. Żadnego śladu, żadnego sygnału. Tutaj też nic nie ma, no znowu nas puścili w maliny. W pewnej chwili policjanci myśleli, że nastąpi diametralny zwrot w sprawie. Badając bowiem tak zwany billing z telefonu komórkowego Iziego, stwierdzono, że w drugi dzień świąt, około godziny 13.30, a więc wtedy, kiedy Izzy mógł być w domu Łukasza, ktoś z tego telefonu wzywał pomocy, dzwoniąc na numer alarmowy 112. No i ale jest. Połączenie zostało po chwili zerwane. Telefony? No co telefony? No znowu telefony. Komórkowe. Fajny wynalazek. Fajny wynalazek. Lubisz? Lubię. No a twój telefon? Co mój telefon? 26 grudnia, 13.20. Dzwoniłeś? Jak dzwoniłem? Gdzie dzwoniłem? No ze swojego telefonu. Gdzie? 112. Numer ratunkowy. No mam pod 9. Mogło się wcisnąć. No co to 9 wcisnąć? Co to za problem? Twój telefon był sprawdzany. Ja nie byłem przy sprawdzaniu, nie mam nic do powiedzenia. Był sprawdzany pod numerem 9, nie było takiego numeru. Ja nie wiem. Nie mam po tym przesłuchaniu Izzy zamilkł. Milczy do dziś. Rodzice Łukasza prowadzili także poszukiwania na własną rękę. Nie widział pan, nie słyszał pan nic o Łukaszu? No bardzo współczuję, szczerze panowie. Od 2 tygodni szukają syna, ale gdybym wiedział, to bym się odezwał. Wiecie pan, obszukałem wszystko. Wszędzie, wszędzie pytam. Cholera jasna, nie ma nigdzie. Jakiś podobno srebrny Golf czy coś takiego, nie? Nic nie widziałem. Nie widziałem. Będę coś nie widział, to się na pewno odezwał. Bardzo panu będę wdzięczny. Na wszystkiego dobrego, dziękuję. Ja już naprawdę nie wiem, o co chodzi. Przecież gdyby chcieli pieniądze, gdyby zależało im na okupie, dawno by telefon zadzwonił. Cały teren przeczesany. Tutaj wszystko czesane, moim. Tutaj też. A może słuchaj, gdzieś może w pobliżu właśnie, jak są te stawy, było przeszukiwane coś tutaj. Znaczy, no stawy jeszcze mogłyby, tak, rzeczywiście, bo to... No są, to jedyne są... jeszcze miejsce właśnie, no wszędzie lasy jest przeczesane, kurczę. No wszystko, nic. Rodzice Łukasza mieli coraz mniej nadziei na zobaczenie syna żywego, bowiem przez ponad miesiąc nikt nie odezwał się do nich. Jest wreszcie 7 lutego tego roku. Policja zostaje powiadomiona o znalezieniu zwłok młodego człowieka. Teren pomiędzy Ligotą a Korczycami, odległy od Częstochowy o 60 km. Oględziny nie pozwoliły na ustalenie przyczyn zgonu. Tułów był bowiem całkowicie spalony. Na nadgarstku ujawniono kawałki drutu. Całe zwłoki przed spaleniem owinięte były w folię i związane sznurkiem. Nie można też było ustalić personaliów ofiary. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem po wyniki badań DNA. Już momencik, są przygotowane. Proszę bardzo. Czy badania potwierdziły, że to są wyniki badań DNA Łukasza? Tak, tak, potwierdziły. Dopiero badania DNA potwierdziły, że są to zwłoki Łukasza. Co zatem stało się od 26 grudnia do 6 lutego? Bo ten dzień biegli ustalili jako ostatni dzień życia Łukasza. Zaczęto szukać tropów w okolicy miejsca znalezienia zwłok Łukasza. Znów użyto dużych sił policji. No i co tam chłopaków na podsłuchu? Szczerze? 30 dzień ciszy, niestety. Jak to? To już 30 dni? No niestety już tyle. Nic? No kompletnie nic. No. A u ciebie co? No ja chyba coś mam. Znaczy mam kobietę, która prawdopodobnie widziała go w BMW z jakimiś chłopakami. No to bierz samochód i... jedziemy. Wydarzenia, o których mówiła kobieta, miały miejsce 12 stycznia 2001 roku około 23 w miejscowości Kostkowice. Dzień dobry, Kostkowice. Ja jestem z policji. Chciałem zapytać, czy widziała pani może tego człowieka? Pan co, no nie wiem. No niech pani spokojnie chyba popatrzy. Nie widziałam. Chociaż
No? Nie wiem, czy to nie jest ten mężczyzna, który tu zatrzymał się i prosił o pomoc. Jeśli wierzyć świadkowi, Łukasz w towarzystwie nieznanych mężczyzn zjawił się tu wiśniowym BMW z białymi tablicami. Dzień dobry pani, mamy taki problem, zabrakło nam benzyny. Czy moglibyśmy ewentualnie od państwa parę litrów kupić i do najbliższej stacji, żeby dojechać? Pan co, ja nie mam samochodu, także paliwa też nie mam. A najbliższe stacje teraz jest noc, są zamknięte. Najbliższa to będzie gdzieś w Częstochowie. A może by tak, nie wiem, zostawić na podwórku auto? No dobrze, proszę. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kiedy gospodyni wychodziła z domu rano, auta już nie było. Aż trudno w te zdarzenia uwierzyć, ale jak się okazuje, nie tylko w tym miejscu widziano Łukasza na wolności. Było to pod koniec stycznia, centrum niewielkiego Janowa. Rzekomo Łukasz pojawił się tu opatulony w kaptur tuż przed zamknięciem sklepu. Szybowa jeszcze nie zamyka. Dobry wieczór. Parę piweczek chciałem kupić. Ale mnie pan przestraszył w tym kapturze. No, zimno jest, tak noszę. Można? Dziękuję. Dobrze, bardzo. Proszę. Czym coś... Jakie pani ma piwka? A takie jak na półce widać. Ja bym wziął cztery razy, po dwa z każdego gatunku. Tak, cztery razy. Dziękuję. O, może być. A ma pani papierosy jakieś? No w tej chwili jest słaby wybór. Kolejne rewelacje dostarczyła policji barmanka baru Pstrąg w Kromołowie przy ulicy Siewierskiej. To w okolicach Zawiercia. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jestem z policji. Chciałem zapytać, czy widziała może pani tego człowieka? Tak mniej więcej na przełomie stycznia, lutego. Nie był tu może z kolegami, ale ewentualnie sam. Wie pan co? Był. Styczeń, luty był. Czy na pewno to był ten człowiek? Na pewno. Był na pewno z trzema mężczyznami. Młoda, ale ty opowiadaj, bo nic nie mówisz. Święty jesteś czy co? Co tam w domu? Jak stary? No w porządku. Jak będziesz rzeczy, to ci samochód kupi. Nie samochód, motor. Motor. On wolny motor, dobra. Już mi kupił. Fajny? Ja? Fajny. No jakoś nie pokazałeś mi do tej pory. Proszę, nie muszę ci wszystkiego pokazywać. Gorące te frytki, wolne chłodniejsze. No, szefowa, płacimy. Ile to będzie? 74 zł. Reszty nie trzeba. Dziękuję panu. Jestem pewna. Jestem pewna. Ale bardzo proszę, niech pani spokojnie popatrzy i zastanowi. Jestem pewna, wie pan co, zapamiętałam, dlatego że ten chłopak płacił. Barmanka zapamiętała dobrze Łukasza. Twierdziła, że w towarzystwie trzech młodych mężczyzn był tu 20 stycznia i drugi raz niedługo potem. Co więc zdarzyło się przez te kilkadziesiąt dni od czasu zniknięcia Łukasza z domu? Być może państwo pomogą rozwikłać tę zagadkę. My przyjęliśmy hipotezę, że związek ze zniknięciem Łukasza może mieć Izzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam sąsiada. On to bowiem był 26 grudnia ubiegłego roku około godziny 13 w domu Łukasza. Strzała, Izzy. Hej. Przywiozłeś, widzę. No nie widzisz? Cześć, Łukasz. Amanda. Dobra, zapraszam. Ja się chyba wycofam, to są za duże pieniądze. No co się wycofasz? Interes jest zygnuje. Interes jest dograny. Przede wszystkim wyłączymy telefonik, żebyś nie dzwonił nigdzie, żeby nikt do ciebie nie dzwonił. Bo mogą ustalić miejsce. Stary, daj spokój, kurde, ja przemyślałem to i... Nie. Co ty przemyślałeś? Nie. Znaczy nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest chyba za... Nie, stary. Co ty robisz? Dzwonię. Gdzie dzwonisz? Teraz odłóż ten telefon, oddaj mi go. Izzy, nie wygłupiaj się, co to jest za giwera? To jest normalna giwera. Mogę ci łeb ją rozpierdolić, bo będziesz niegrzeczny. Po prostu wychodzimy, grzecznie się zachowujesz, wsiadasz do auteczka i jedziemy. Jak gdyby nigdy nic, po prostu jedziemy stąd. Rozumiesz? Proste? To idziemy.
Ten przebieg zdarzeń to oczywiście tylko nasza hipoteza, ale wydaje się ona szalenie prawdopodobna. Nie ma co do tego wątpliwości, że Łukasz musiał opuścić własny dom w drugi dzień świąt około godziny 13:30. W tym czasie zniknęła też gotówka należąca do ojca. Co stało się dalej? Tu już nie chcielibyśmy konfabulować. Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Ktoś musiał widzieć przez tyle dni Łukasza i jego kompanów, którzy przeobrazili się w oprawców. 6 lutego bowiem Łukasz został najprawdopodobniej zamordowany, a jego zwłoki wywieziono i, aby zatrzeć ślady, spalono. No. Dobra, mało. Dobra, spieprzamy, nie ma czasu. No. Dziesiątki pytań, dziesiątki niejasności. Na domiar złego niedawno areszt opuścił mężczyzna nazwany przez nas Easy. Po 3 miesiącach wypuszczono go na wolność. Czy pan się nie boi, że on będzie, jeśli ma coś wspólnego z zaginięciem Łukasza i późniejszą jego śmiercią, będzie zacierał ślady? W tej chwili oddany jest pod dozór policji, ma zakaz opuszczania miasta Częstochowy oraz kraju i można powiedzieć, że mamy go pod kontrolą. Czy panu wydaje się wiarygodne to, co się działo przez miesiąc, że Łukasz właściwie był na wolności i wierzy pan w to, że go rzeczywiście gdzieś widziano, a nie był gdzieś przetrzymywany, katowany, terroryzowany? Na chwilę obecną każda z wersji jest możliwa. Nie możemy wykluczyć żadnej z nich. Nie możemy założyć, że świadkowie mylą się i zeznają nieprawdę. Jednak należy zbadać, czy rzeczywiście były to tylko pozory, a był widziany, a był w tym czasie jednak zastraszany, grożono mu i był pod presją. Jak pan patrzy na tę hipotezę, którą zaprezentowaliśmy w filmie, uzgodnioną częściowo z częstochowską prokuraturą, że niewątpliwie związek ze zniknięciem Łukasza w drugi dzień świąt ma ów nazwany przez nas młody mężczyzna Izzy? Na początku postępowania przygotowawczego ta wersja wydawała się bardzo prawdopodobna. Obecnie w dalszym ciągu nie wykluczamy tej wersji. Uważamy, iż tymczasowo aresztowany, a następnie zwolniony podejrzany posiada informacje na temat uprowadzenia Łukasza. Ale on póki co milczy. My bardzo sobie dużo obiecujemy po tej dzisiejszej publikacji, bo mężczyznę nazwanego przez nas Iziego znało wiele osób i myślę, że one zadzwonią do naszego programu bądź też do policji w Częstochowie. Wiele osób też znało Łukasza, być może, że wie o jego kontaktach, bądź też go rzeczywiście widziało gdzieś, dlatego tyle razy pokazujemy jego zdjęcie gdzieś w okolicach Częstochowy. Ale czy pan nie uważa, panie komisarzu, że mogło się stać tak, że Łukasz został porwany, miał z tym coś wspólnego Izzy, ale ponieważ Izzy został natychmiast prawie aresztowany, to ci, którzy go porwali, nie mieli szefa, nie mieli przywódcy, zgłupieli, nie wiedzieli, co z tym Łukaszem zrobić. Nie dzwonili nawet w sprawie okupu i wozili go gdzieś przez cały miesiąc, ukrywając bądź też pokazując, że żyje, żeby pozostawić ślady życia właśnie Łukasz. Ta wersja jest prawdopodobna, ale w tym wypadku jak do tego mają się zeznania świadków, którzy zeznają, iż widzieli Łukasza zachowującego się swobodnie, był sam w towarzystwie innych osób, mógł wzywać pomocy, mógł dać sygnał, że jest przetrzymywany. W tej sprawie jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie zegarek, który najprawdopodobniej skradziono Łukaszowi już po zabójstwie francuskiej chyba firmy Maurice Lacroix. To jest zegarek podobny do tego, który zginął Łukaszowi. Tak, w momencie zaginięcia Łukasz miał na ręku zegarek tej marki, charakterystyczną złotą obwódką i białym cyferblatem oraz paskiem skórzanym koloru jasnobrązowego. Policja zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Kroczyc, Zawiercia, Janowa, Podlesic, a mianowicie wszyscy Państwo, którzy widzieliście ofiarę tej zbrodni w okresie stycznia, początek lutego, prosimy o kontakt policją. I jednocześnie w tym rejonie bardzo dużo znajduje się domków letniskowych, które w tym okresie były nieczynne. Jeżeli Państwo stwierdzicie próby włamania lub naruszenie miru tych domków, prosimy nie lekceważyć tej sprawy i powiadomić policję. Może to mieć związek z uprowadzeniem Łukasza. To jedna, jak mówiłem Państwu, z najbardziej niesamowitych, niejasnych, mająca tysiące
pytań, na które nie ma odpowiedzi, spraw. Być może, że będzie ona jaśniejsza i dla policjantów z Centralnego Biura Śledczego, i dla prokuratury w Częstochowie, a także dla wielu telewizów, którzy oglądają nasz program po dzisiejszej emisji. Bardzo liczymy na pomoc mieszkańców Częstochowy i nie tylko tego miasta. 0800 100 997 to nasz numer telefonu tu w łódzkim studiu, a telefon w Częstochowie 034 kierunek 368 04 52. Jednocześnie chciałem powiedzieć Państwu, że tragedia rodziców Łukasza jest rzeczą niesamowitą. Co ci ludzie przeżyli przez ten ponad miesiąc, niczym dowiedzieli się o rzeczy najstraszniejszej. Ale niech ona też będzie pewną przestrogą dla rodziców. Patrzmy na to, co robią dzieci. Interesujmy się tym, co robią dzieci. Często wydaje nam się, że o swoich dzieciach wiemy wszystko. Być może, ja nie twierdzę, że tak było w tej sytuacji, ale może gdyby rodzice wiedzieli więcej, może te zdarzenia przebiegłyby zupełnie inaczej. Za tydzień niestety nie spotkam się z Państwem, bo to święto 3 maja. Natomiast liczę na Państwa obecność za 2 tygodnie. I właśnie za 2 tygodnie, to jest 10 maja, poszukiwać będziemy sprawców napadu na bank w Zakopanem. Zrekonstruujemy także zdarzenia związane z działalnością szaleńca, mordercy, używającego do swych zbrodni niezwykłego narzędzia.